Witajcie w kolejnym odcinku kulinarnym. W odcinku japońskich kulinariów. Drugim odcinku piwnym. Tym razem chciałbym przedstawić wam kolejne dwa bardzo znane piwa. W poprzednim odcinku pokazywałem wam Asahi Super Dry w takiej srebrnej puszce. Natomiast tym razem chciałem wam pokazać Asahi Dry Black. Ciemna strona mocy. To my. Czym się różni? Przede wszystkim tym. Przetestuję, żeby nie było. Pokażę wam, żebym nie był gołosłowny. Przede wszystkim tym, że jest. Widać? Ciemne. Jest ciemne. Jest super. Ja lubię ciemne. Piwa, piwa. Spróbujmy. Ma głębszy i bardziej zdecydowany smak niż jego srebrna wersja. I jeśli pytacie mnie o zdanie, to wolę tą wersję. Mówiłem o Asahi Dry w poprzednim odcinku piwnym. Asahi Super Dry. To jest bardzo popularne piwo w Japonii. Bardzo popularne. Nie wiem, czy najpopularniejsze, ale w ścisłej czołówce. Oczywiście mówimy o tych piwach komercyjnych, bo wiadomo, że piwo nie jedno ma imię. Są też małe browary, gdzie sprzedają miejscowo. To jest osobna bajka. Teraz mówimy o tych komercyjnych japońskich piwach. Ciemna Asahi Dry jest naprawdę fajne i jeśli chodzi o mnie, wolę go od tego klasycznego srebrnego. Asahi Dry Black. Drugie piwo, które tutaj chciałem wam pokazać, to jest Kirin. Kirin. Kirin jest fajnym piwem. A wiecie dlaczego jest fajnym piwem? Bo to jest prawdopodobnie pierwsze piwo, jakiego spróbujecie w Japonii. Dlaczego? Dlatego, moi drodzy, że... Niech spróbuję. Dlatego, moi drodzy, że jest to jedno z najczęściej sprzedawanych, przynajmniej w Tokio, nalewanych piw. Takich w kufru, jak się zamawia, sobie w barku siedzicie, jecie ramen albo inny makaron. Popularne takie dania tutaj. To można sobie zamówić piwko w takich fajnych, wysokich kufelkach. Cienkich. Fantastycznie się to pije. I to najczęściej jest, nie najczęściej, bardzo często to jest Kirin, więc jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że będzie to właśnie piwo, które pierwszy raz spróbujecie, będąc pierwszy raz w Japonii. Smakuje klasycznie. Jest rześkie w smaku. Bardzo orzeźwiające takie. Smaczne. Smaczne. Nie jestem koneserem piwa, jak już wspominałem, ani smakoszem piwa. Ale próbując ich tutaj, no, siłą rzeczy sobie wyrobiłem jakiś tam gust, prawda? Są takie, które wolę bardziej od innych. To jest oczywiste. I to są te dwa, które polecam i które są dobre moim zdaniem. Aczkolwiek z moim zdaniem nie musicie się liczyć, bo ja jestem osobą, która generalnie nie lubi piwa, więc może się okazać jednak, że jeśli mówię, że jakieś piwa mi smakują, to ktoś, kto lubi piwo, stwierdzi, że jest dokładnie odwrotnie, że te są najgorsze, a tamte, które mówię, że mi nie smakują, są bardziej warte uwagi. Ale to już ocenicie sami, będąc w Japonii. W każdym bądź razie te dwa również wam polecam. W kolejnych odcinkach kulinarnych, piwnych postaram się również zaprezentować wam inne, popularne, dostępne łatwo w Japonii gatunki piwa. Kampai! Jak mawiają Japończycy, zwłaszcza na reklamach. Ale nie tylko. Hej!